Żona Dariusza Szpakowskiego dla wielu kibiców jest niemalże całkowicie anonimowa. Być może wynika to z tego, że sam komentator, mimo bycia osobą powszechnie rozpoznawaną, raczej trzyma swoje życie prywatne z dala od blasku fleszy. Ponadto para unika wszelkiego rodzaju skandali i mimo, że partnerka komentatora jest osobą publiczną, swój związek utrzymują w tajemnicy nadzwyczaj dobrze. Żona Dariusza Szpakowskiego jest znaną aktorką. Grażyna Strachota jest osobą o wielu talentach, nie tylko występuje w spektaklach teatralnych i musicalach, ale także świetnie radzi sobie ze śpiewem i ma na koncie role serialowe i filmowe. Widzowie mogą kojarzyć ją ze Złotopolskich, Barw Szczęścia czy M jak Miłość. W wywiadzie zdradziła początki swojej znajomości z komentatorem. Żona Dariusza Szpakowskiego poznała go lata temu po raz pierwszy. Dariusz Szpakowski spotkał swoją wybrankę w telewizyjnej charakteryzatorni. Poznali się jednak później, w kolejce do wyciągu narciarskiego na Kasprowym Wierchu. Aktorka nie radziła sobie zbyt dobrze z nartami, co zauważył komentator, który postanowił jej pomóc i dać kilka cennych wskazówek. Po wspólnej jeździe na nartach wybrali się do restauracji. Pamiętam, że wtedy, w kolejce do wyciągu, Darek bardzo chciał mnie poderwać, ale dałam mu kosza, żeby nie myślał, że jak pracuję w telewizji, to absolutnie wszystko mu wolno. Nie wiem, jak to się stało, ale od razu zakochałam się w Darku na śmierć i życie, mówiła Grażyna Strachota w wywiadzie dla portalu Świat Seriali w 2011 roku. Para jest już razem od 44 lat. Ale jedna rzecz wciąż im się nie udała. Dalsza część tekstów pod galerią. Para ma dwie córki, Julię urodzoną w 1993 roku i Gabrielę urodzoną w 1999 roku, którą rok temu spotkał. Razem są już od 44 lat. Dariusz Szpakowski bardzo chciał być przy urodzinach obu córek, ale jak przyznał w wywiadzie dla Super Expressu, przy obu nie był ze względu na pracę. Za każdym razem, mimo zapewnień lekarzy, że zdąży wrócić na poród, nie udawało mu się dotrzeć do szpitala. Gdy rodziła się pierwsza córka Julka, pojechałem komentować mecz. Prowadząca ciążę znajoma ginekolog zapewniała mnie, że zdążę wrócić. Okazało się, że nie zdążyłem i po meczu kolega podszedł do mnie i powiedział: Szpaku, gratuluję. Masz córkę. Zadzwoniłem do żony w sobotę i zapytałem, czy przypadkiem nie ma kataru i nie przeziębi naszego dzidziula. Powiedziała, że nie, bo właśnie zostałem ojcem drugiej córki. Jak widać, czasem sport wygrywa z życiem prywatnym, opowiadał o obu porodach Dariusz Szpakowski. Źródło: Onet.